Dzisiaj znowu zabiorę Was na chwilę do świata psychodelików, a dzisiaj porozmawiamy sobie o integracji doświadczeń psychodelicznych. Dosyć trudny temat, ponieważ szczerze mówiąc, ile ludzi, tyle opinii. Ja też na tej drodze bardzo często zmieniałam zdanie co do tego, jak należy to integrować, i szczerze mówiąc, dosyć często się gubiłam w tych kwestiach i zastanawiałam się, jak to zrobić, żeby działało. W końcu wydaje mi się, że udało mi się osiągnąć Taki rezultat, jakiego chciałam, jakiego bym oczekiwała, ale oczywiście to jest tylko i wyłącznie moja droga. Więc opowiadam Wam dzisiaj trochę na temat tego, jak to. Było w moim życiu, jaką metodę obecnie stosuję i co ewentualnie mogę wam polecić, czego nie polecić, ale tak jak ze wszystkim, możecie sobie wziąć z tego cokolwiek chcecie i możecie uznać, że absolutnie się ze mną nie zgadzacie, robicie to na swój własny sposób. I tutaj, szczerze mówiąc, chyba nie ma jednej dobrej ścieżki. Zapraszam Was na odcinek. Ten materiał nie ma na celu promowania lub gloryfikowania jakichkolwiek nielegalnych substancji od narkotyków. Materiał jest wyłącznie opowieścią i ma charakter dokumentalny oraz charakter prywatnej opinii. Materiał został sporządzony dla celów edukacyjnych i dokumentalnych. Opisane w materiale wydarzenia zawsze zlokalizowane są w miejscach, gdzie stosowanie takich metod jest dopuszczalne prawem. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was kochani na moim kanale. Cieszę się, że znowu tutaj jestem i dzisiaj wracam do Was z tematem integracji. A jeżeli jesteście tutaj na moim kanale dłużej i oglądaliście część mojego kontentu, to wiecie, że przeszłam dosyć daleką drogę, jeśli chodzi o psychodelicję. I o pracy z nimi, pracę w ogóle z medycyną roślinną. Dlatego też mój pogląd na integrację doświadczeń psychodelicznych zasadniczo zmieniał się w czasie. I gdzieś doszedł do takiego, jakby no, zupełnie jakby zestawić to, co robiłam na początku z tym, co robię teraz. To są zupełnie jakby dwa różne bieguny, i oczywiście można powiedzieć, że wiadomo, każdy musi sobie znaleźć swoją własną ścieżkę. Ale ja chcę Wam dzisiaj trochę opowiadać o tym, co mi się zmieniło, i może uda się Wam też po części coś z tego wziąć, jeżeli jesteście zagubieni czasem w tej psychodelii, bo powiem szczerze, że pracując z medycyną roślinną, w szczególności jeżeli pracuje się z nią dużo jeżeli odbywa się wiele podróży, to czasami można być bardzo pogubionym, bo te wiadomości, które czasem dostajemy, one są cholernie trudne czasem do przełożenia na takie normalne życie. I zostajemy później z tymi wiadomościami i staramy się je za wszelką cenę, jakby przełożyć na, na to nasze życie, ale to nie wychodzi. Przynajmniej ja tak miałam na początku. Ja wam dobra, słuchajcie, zupełnie o tym zapomniałam, więc robię sobie tutaj wstaweczkę taką dotyczącą promocjon, 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 jak to mówią pewien tajta, do którego jeździłam. Napisał do mnie: słuchajcie, mmm, Szymon. Szymon prowadzi. Sklep, Jezus Maria. E, napisał do mnie Szymon. Szymon prowadzi sklep magicmushrooms.eu. Y, Nie, magicmushrooms.eu. E, tutaj sobie wrzucę e, link do tego sklepu, ale też będziecie wszystko mieli wszystkie informacje będziecie mieli w opisie pod filmem. I Szymon e, zaczyna dopiero działalność. Ale będzie sprowadzał kolekcjonerskie te, zarówno e, trufli, jak i, e, jak i w ogóle grzybów pszlocybinowych. Ma w ogóle grewkity XL dla kolekcjonerów. Niesamowita gratka. E, mam nadzieję, że też sprowadzi e, takie fajne gatunki grzybów, które akurat ja lubię dla kolekcjonerów. No, i Szymon sprzedaje te swoje kolekcjonerskie, tudzież badawcze elementy w tym sklepiku. I poniżej będzie też kod promocyjny związany z moim kanałem, z którego będziecie mogli skorzystać, jeżeli chcielibyście Szymona wesprzeć. Ja oczywiście nic z tego nie mam. Ja nie korzystałam z tego sklepu, ale zamierzam może kiedyś skorzystać. Szymon wydaje się być fajnym facetem. Ja w ogóle lubię wspierać fajne inicjatywy, więc jakbyście chcieli też wesprzeć akurat ten sklep żeby się bardziej rozwijał i pojawiały się tam nowe ciekawe rzeczy, to na pewno jest to fajna okazja. Tyle promocjon. Ja wam opowiadałam w serii moich podcastów o leczeniu przez obłęd, że początkowe moje spotkania z psychodelikami i początkowe moje spotkanie z Ajałaską kończyło się tym, że ja miałam bardzo wiele procesów, których nie rozumiałam, miałam bardzo wiele takich zdarzeń, sytuacji, no, tripów, które były dla mnie no można by było powiedzieć totalnie nie do zintegrowania i ja miałam w sobie na początku taki bardzo poważny przymus, żeby Hmm. żeby zapisywać to wszystko. Ja w ogóle miałam też taki przymus, żeby opowiadać o tym, żeby opowiadać o tym ludziom i żeby się z tym dzielić. I żeby jakby gdzieś wygadać z siebie to wszystko, co się wydarzyło. I, i bardzo dużo na ten temat opowiadałam. Robiłam różnego rodzaju trip reporty. Ja jeszcze wtedy pisałam w ogóle bloga, więc na przykład na blogu wstawiałam swoje trip reporty. Rozmawiałam z ludźmi, mówiłam im, co mi się zdarzyło. I jakby... Nie miałam wrażenia, że opowiadając o tym coraz bardziej, coraz bardziej, coraz bardziej, to posuwa mnie gdzieś w jakiejś drodze do przodu i szczerze mówiąc jak zaczęłam swoją indywidualną ścieżkę, ścieżkę gdzie przestałam jeździć na ceremonii, ale zaczęłam pracować głównie sama, to nagle okazało się, że nie za bardzo mam taką też możliwość i sposobność, żeby o tym rozmawiać. I na początku w ogóle też miałam taki pomysł, jak otworzyłam pierwotnie swój kanał na YouTubie w języku angielskim, że będę tam dużo nagrywać trip reportów, bo wydawało mi się, że to jest w ogóle fajne, żeby nagrywać te trip reporty, żeby się nimi dzielić. Bardzo lubiłam oglądać cudze trip reporty, no w sumie nadal lubię pooglądać sobie czyjeś trip reporty, to jest ciekawe, chociaż chyba już trochę mniej i jakby i trochę mniej szukam takiego kontentu. Oczywiście jak na przykład ktoś tam nagrywa jakieś wideo odnośnie jakiejś nowej medycyny, czy jakiegoś takiego szczególnego doświadczenia, to oczywiście z przyjemnością tego słucham, natomiast takich typowych trip reportów chyba, chyba już nie mam przyjemności słuchania, może też miałam Trochę za dużo tych psychodelicznych podróży, ale też sama w pewnym momencie miałam taki odruch, że jak wracałam z takiej podróży, to mówiłam sobie Boże, ja muszę o tym opowiedzieć. Ja muszę po prostu powiedzieć o tym, co się zdarzyło. To jest po prostu tak niesamowite. I Powiem Wam szczerze, że bardzo często te wiadomości, które otrzymywałam w tych podróżach, one się później okazały zupełnie czym innym. I na początku, jak zaczynałam o tym opowiadać, to byłam strasznie później zdziwiona, że to się jakby. Że, że okazywało się, że to jest jednak nie do końca to, że to jest jednak co innego. I im dłużej trwał ten mój proces pracy z psilocybiną i z grzybami psilocybinowymi, bo ja głównie z tym pracowałam, tym mniej zaczęłam mieć ochotę żeby o tym wszystkim rozmawiać. Tym częściej zaczęłam pracować w takim strumieniu świadomości, gdzie bardzo często wychodząc z takiego doświadczenia psychodelicznego miałam poczucie. Jakichś niesamowitych odkryć, niesamowitych przeżyć, ale z drugiej strony takich przeżyć, które są trudno, znaczy trudne do określenia słowami, trudno by było je opowiedzieć tak naprawdę. I zaczęłam się zastanawiać w ogóle, jak to z tym wszystkim jest. Natomiast rzeczywiście ciągle miałam gdzieś jakieś takie zdarzenia podczas tych tripów, które mogłabym opowiedzieć. Natomiast później bardzo często okazywało się, że to, co działo się tak. Takie, takie nazwane, integrowało się w zupełnie inny sposób, i e, to, co ja zaczęłam robić w pewnym momencie, to przestałam o tym mówić. Przestałam w ogóle mówić o tym na głos, przestałam w ogóle e, myśleć o tych doświadczeniach w takich kategoriach. Rozumowych, żeby je po prostu rozumieć, i zaczęłam bardzo mocno je przyjmować do siebie. To znaczy, zaczęłam bardzo mocno pracować z moją czakrą e, zieloną, czyli z moją czakrą serca, i zaczęłam je gdzieś wszystkie tam wpuszczać, i nagle zaczęły się dziać takie rzeczy, że, mm, że po prostu. E, jakby pewne informacje zaczęły do mnie naturalnie przychodzić. To znaczy ten proces integracji zrobił się zupełnie inny. To znaczy ja przestałam próbować zrozumieć to, co się wydarzyło podczas tego spotkania. A w większości przypadków zaczynały do mnie przychodzić zewsząd różne informacje, które mi dopełniały to zdarzenie, i nagle przychodziło takie osiadanie i takie zrozumienie. I e, wiem, że mówię trochę w taki sposób zagmatwany, e, może i może nie do końca zrozumiały, ale na przykład e, nie chciałabym do końca opowiadać tej historii, bo ona jest bardzo, bardzo prywatna i dotyczy szczerze mówiąc, też takich e, osób trzecich, ale miałam taką historię dotyczącą Osoby, która była bardzo chora, i miałam proces związany z kwestią tej osoby i dostałam bardzo, bardzo dużo sprzecznych informacji podczas tej podróży. I oczywiście to była taka podróż, w której się bardzo, bardzo dużo działo, i można by było bardzo dużo opowiadać na ten temat. Natomiast te informacje były sprzeczne, i ja na początku jak próbowałam zintegrować do doświadczenia, było to doświadczenie bardzo trudne, to usiłowałam wszystko nazwać i nie mogłam zrozumieć tej sprzeczności, i jakby wyciągnęłam zupełnie odmienne wnioski. Po prostu uznałam, że medycyna na początku dała mi jakby wadliwe informacje, po to, żeby mi jakby wrócić moją e, świadomość w innym kierunku. Natomiast jakby na końcu tego wszystkiego, gdy, za, gdy jakby już odpuściłam rozkminianie tego na głowę, i po prostu puściłam totalnie to doświadczenie i stwierdziłam: OK, stało się. Coś sobie poukładałam w głowie i przestałam jakby próbować to rozkminiać, przestałam to próbować rozumieć. I wtedy właśnie zaczęły do mnie docierać informacje i wtedy, jakby w snach, w, takich, w takim życiu codziennym zaczęły pojawiać mi się jakieś takie znaki i sygnały, które dokładnie pokazały mi, dlaczego ten proces przebiegał w takim, a nie w nim i w innym kierunku, dlaczego pojawiły mi się w moim procesie sprzeczne informacje. I to wszystko się po prostu domknęło. I powiem Wam szczerze, że na przykład ten domykanie tego procesu, o którym mówię, e, trwało około tygodnia, ale to było takiego tygodnia niemyślenia o tym. Po prostu ja nie myślałam w ogóle o tym procesie, nie miałam ochoty o nim opowiadać, e, bo on był, no, był bardzo, bardzo mocny ale nie miałam ochoty o nim opowiadać, nie miałam ochoty siedzieć w tym procesie i nagle przestałam w ogóle jakby się tym zajmować. Żyłam dalej swoim życiem i nagle słuchajcie Przyszło do mnie takie zrozumienie. Nagle zaczęły się pojawiać jakieś takie drobne elementy, układanki, które pozwoliły mi domknąć ten cały proces i powiedzieć, że ok, dobra, zintegrowało się. I to rzeczywiście było niesamowite. I wtedy, jakby też po części utwierdziłam się w tym przekonaniu, że takie. Gadanie na ten temat i takie ciągłe siedzenie w tym procesie, próby zrozumienia tego, co się stało w tym procesie, próby przypomnienia sobie tych procesów, bardzo często, w moim przynajmniej przypadku, nie prowadzą do niczego dobrego. I postanowiłam sobie, że nie będę robić trip reportów. Oczywiście może się tak zdarzyć, że jeżeli wydarzy mi się jakieś takie niesamowite doświadczenie, którym się będę chciała podzielić, no to możliwe, że taki trip report zrobię. Ale w większości przypadków doszłam do wniosku, że to jest totalnie bez sensu. Bo jakby. Najistotniejsze jest to, żeby po prostu wejść w poziom czucia. I teraz jakby stając przed tym procesem psychodelicznym i wchodząc w jakby ten proces psychodeliczny, skupiam się bardzo mocno na czuciu. Nie na przeżywaniu tego w mojej głowie i nie, nie próby, bez prób rejestrowania tego, co się dzieje na poziomie takim mentalnym, ale bardziej na poziomie czucia. I jakby totalnie odpuszczam sobie właśnie takie logiczne podejście do tego całego procesu psychodelicznego i wydaje mi się, że to też jest kwestia tego, że medycyna mnie trochę tak ukierunkowała w, tym, w tą stronę i trochę też pozwoliła mi wyjść z mojej głowy i przestać wszystko jakby rozkminiać, bo bardzo często ja rozmawiam z Wami na przykład w mailach i bardzo często sama to robiłam, ja próbowałam wszystko gdzieś skategoryzować, próbowałam gdzieś wszystko zrozumieć, gdzieś wszystko poukładać w pewnych miejscach i pokazać sobie, z czym mam do czynienia, ale w momencie, kiedy to się odbywało na tym poziomie, takim totalnie mentalnym. To to nie działało. Natomiast w momencie kiedy weszłam w taki poziom czucia, poziom czucia, który nie pozwala pewnych rzeczy nazwać, bo wiecie, oczywiście, może, my się możemy nauczyć rozmawiać o uczuciach, możemy się nauczyć rozmawiać o emocjach, możemy je werbalizować, ale sami sobie doskonale zdajecie sprawę, że bardzo często, jeżeli w ogóle wchodzimy w ten poziom emocjonalny, to jakbyśmy chcieli drugiemu człowiekowi wytłumaczyć. Co się z nami dzieje, to to bardzo często bywa cholernie trudne, bo jakby no trudno jest Czasami, jakby opisać pewne nasze stany, możemy próbować, tylko czy rzeczywiście jest sens. I podobnie jest w moim przypadku, jeśli chodzi o pracę z psychodelikami, że gdzieś w pewnym momencie właśnie zaczęłam pracować w tym strumieniu świadomości, zaczęłam pracować w tym poziomie czucia, i jakby później, po wyjściu z tego doświadczenia, jakby ciągle jestem w tym czuciu i nie wchodzę w myślenie o tym. Oczywiście są też wyjątki, bo zdarzają, Zdarzają mi się takie historie, i um, zdarzały mi się też wcześniej, że w momencie, kiedy jakby pracuję z innymi osobami, i kiedy jakby wchodzimy w jakiś proces, będąc wspólnie, powiedzmy na przykład na ceremonii. To w takiej sytuacji bardzo często e, ta praca taka integracyjna e, e, może być wspomorzona w pewien sposób w taką rozmowę, która odbywa się bezpośrednio po samej ceremonii. Kiedy jesteśmy w stanie sobie m, na przykład opisać to, co się nam działo i zobaczyć, na ile te nasze procesy gdzieś się połączyły, na ile gdzieś było to przenikanie energii, co czuliśmy. Co pojawiło się od, u nas od kogoś innego, więc to jest rzeczywiście fajne. Ja wiem, że um, jak się wyjedzie do Ameryki Południowej, często w tych retitach rzeczywiście zdarzają się też takie historie. Zresztą ja też brałam w czymś takim udział, że po samym spotkaniu z medycyną, później odbywały się następnego dnia takie spotkania, gdzie rozmawiało się o tym, co się wydarzyło. Ale powiem wam szczerze, że to rzeczywiście w momencie kiedy jest się na takiej ceremonii większej z ludźmi, no to jakby gdzieś to do mnie przemawia. Natomiast ja powiem wam szczerze, że ja często mam tak i też miewałam często tak po ceremoniach takich dużych, na przykład jałaskowych, że na początku tak bezpośrednio po tej ceremonii nie bardzo byłam w stanie jakby nie bardzo byłam w stanie jakby to o tym opowiadać, w ogóle mówić, rozumieć, co się stało. Ja bardzo długo w ogóle, jeśli chodzi o kwestie jakby medycyny i ajałaski, głównie Ajałaski, to miałam tak, że w ogóle jakby nie wiedziałam, co się tam działo i, i z czym to było związane, i dlaczego dostawałam takie a nie inne historie. Teraz w momencie, kiedy pracuję głównie z psylocybiną, Rzadko mi się zdarza stosować inną medycynę, to mam trochę inne wrażenie pracy, ale też inne wrażenie integracji. Ale ja uważam w dużej mierze, że ta droga jest słuszna. Oczywiście mówię, no to jest kwestia też tego, że czasami e, zdarzają się na przykład takie, słuchajcie, historie w momencie, kiedy wchodzicie na przykład na poziom bad tripu e, i na przykład jesteście gdzieś poszarpani wychodząc z tego całego doświadczenia, e, to czasami rzeczywiście warto e, to z kimś przegadać, no bo oczywiście nie ma jednej e, i takiej idealnej drogi do integracji doświadczenia psychodelicznego i E, jak, ale jakby czasami. E, czasami jakby w momencie, kiedy za dużo poświęcamy temu uwagi, za dużo jakby rozkminiamy, za dużo o tym rozmawiamy, e, próbujemy sobie dopowiadać pewne rzeczy, to jest takie trochę drapanie tego strupa, trochę gdzieś tam grzybanie się e, w tej traumie, oczywiście, jeżeli macie traumę, po w tripie, e, ja oczywiście wszystkie moje tripy, niestety pamiętam, e, Niektórych nie chciałabym pamiętać, ale no tak, tak się zdarza, że je pamiętam, ale mam, miałam też bardzo, bardzo wiele procesów, takich, w których miałam poczucie, że wydarzyło się ogrom rzeczy, wydarzyło się ogrom pracy, natomiast gdybyście mnie poprosili, żebym Wam opowiedziała takie moje najbardziej transformujące procesy takie procesy, które wpłynęły bardzo mocno na mnie, to nie byłabym w stanie tego zrobić. Nie byłabym w stanie na przykład opisać e, takiego tripu od początku do końca, ponieważ bardzo wielu rzeczy nie pamiętam. E, czasami jest tak, że wychodzę z tych tripów tylko z jakąś konkretną informacją albo z takim poczuciem, że coś się e, bardzo mocno naprawiło. U mnie to też wynika z tego, że ja ciągle wam obiecuję ten odcinek o czakrach, ale ja go na pewno zrobię, dlatego że jakby u mnie ta praca z czakrami się bardzo mocno sprawdza i bardzo często jest tak, że ja w momencie, kiedy wchodzę w ten proces psychodeliczny, to mam bardzo, bardzo jasno określoną intencję. I ta intencja jest taka bardzo jasna i klarowna. I powiem wam szczerze, że nie wiem, dlaczego tak się dzieje. I nie wiem, czy to jest jakaś. Znaczy, nie chcę wnikać, o co chodzi, ale zawsze jak wchodzę jak w ten proces, to zawsze dostaję to, po co przyszłam. I czasami ta odpowiedź ze strony medycyny mnie bardzo mocno zaskakuje, w szczególności, że czasami jakby, czasami intencjonuję pewne rzeczy na takiej zasadzie, jakby. Dodatkowo i nie licząc na zbyt wiele, natomiast później okazuje się, że w tym procesie coś pojawia się bardzo, bardzo mocno i zupełnie niespodziewanie. Nie wiem, z czego to wynika. Nie wiem, jakby wcześniej, jak pracowałam z ayahuaską, miałam masę różnych intencji, i teraz to się zmieniło, i teraz praktycznie w każdym wypadku, kiedy idę w proces z konkretną intencją, to ta intencja zawsze się realizuje w 100% i też właśnie bardzo często te procesy odbywają się na takim poziomie jakby na poziomie odbioru czucia, tak? Na poziomie odbioru czucia i szczerze mówiąc, ja was zachęcam też trochę do takiej pracy, oczywiście, żeby nie było, że ja was namawiam do przyjmowania psychodelików czy też pracowania z medycyną roślinną, ale szczerze mówiąc, jeśli oglądacie ten kanał, to pewnie macie Jakiś, jakiś pogląd na ten temat? I ja Wam powiem jedną rzecz, że czasami zatrzymanie tego w sobie, nie wiem, możecie, to, możecie sobie to spróbować. Czasami zatrzymanie tego wszystkiego, co się dzieje w nas. Tylko w nas wewnętrznie i nieprocesowanie tego przez głowę, to znaczy usuwanie tych myśli na temat tego, co się stało z głowy, może być bardzo pomocne, bo ja mam takie wrażenie, że nasza głowa próbuje przeprocesować bardzo wiele rzeczy. W taki sposób, w jaki my jesteśmy to w stanie zrozumieć w tym świecie. A często te rzeczy, które się dzieją podczas procesów psychodelicznych, to są rzeczy, których my nie jesteśmy w stanie jakby przenieść bezpośrednio na ten świat. Ja często powtarzam tą myśl, że część tych procesów psychodelicznych, które się dzieją, to są rzeczy, których się nie da ująć w słowach nie ma takich słów, które mogłyby to opisać i szczerze mówiąc, wiele słów umniejszałoby tym procesom, które się czasem toczą i jakby bardzo często możemy pozostać jakby w takim stanie totalnego stuporu po takim doświadczeniu jakby i nie dochodzi do nas to, co się stało i ja powiem Wam szczerze, że w bardzo wielu przypadkach, kiedy wchodziłam w taki poziom tego, żeby jednak Ustalić, co to było i zastanowić się, dlaczego tak się wydarzyło. A robiłam to, słuchajcie, nawet w momencie, kiedy już miałam bardzo duże doświadczenie z psychodelikami a, i to zawsze się źle kończyło. To zawsze jakoś gdzieś doprowadzało mnie do jakiegoś takiego poziomu, kiedy zaczynałam myśleć, że, że mi odbiło, albo że zwariowałam, albo że to jest jakieś totalnie głupie, więc jakby zawsze w takim przypadku to się źle kończyło. Więc yy, w momencie kiedy przestałam w ogóle jakby wchodzić w to, kiedy zaczęłam się jakby zajmować tylko i wyłącznie czuciem, kiedy przestałam się w ogóle nawet zastanawiać, co się w tym procesie wydarzyło, tylko skupiałam się na tym, co ja czuję w tym momencie. Czy ja czuję, że moja intencja się uzdrowiła? Czy ja czuję, że ja spotkałam się z moją intencją? To nagle okazało się, że te procesy się dużo szybciej i dużo łatwiej integrują. E, przynajmniej w moim wypadku. I tak jak Wam mówię, utwierdziło mnie to w przekonaniu, jakby doświadczenie procesu e, bardzo, bardzo trudnego procesu, w którym nie tylko ja brałam udział. E, i, I nagle okazało się, że, że było właśnie w tym procesie bardzo dużo sprzeczności, i wiedziałam, że jeżeli. Zacznę ten proces rozkładać na czynniki pierwsze, zacznę się zastanawiać. Dlaczego medycyna powiedziała mi to, dlaczego to się wydarzyło w ten sposób? O co chodzi, to wiedziałam, że ugrzęznę gdzieś na jakiejś totalnej mieliźnie. I w chwili, w której puściłam, w chwili, w której powiedziałam, okej. Okay, Niech to się gdzieś naturalnie dopełni, niech to się gdzieś naturalnie jakby rozwiąże samo. To te informacje zaczęły po prostu, no tak jak ktoś powiedział, że. E, słyszałam taką opinię, że właśnie integracja to jest właśnie dopełnianie puzelków, jak układamy puzle, e, To ja po tym procesie miałam coś takiego, że e, miałam taki obraz, taki za mgłą. Totalny obraz za mgłą, i to jeszcze jakby tak, tak jak założyć okulary, i, i jak, jakby, jakby oglądać obraz za mgłą, i jeszcze nie mieć okularów. To nagle, słuchajcie, w bardzo szybkim czasie zaczęły do mnie przychodzić takie rzeczy, które spowodowały, że nie tyle ten obraz nie był za mgłą, co był wyostrzony, jasny, klarowny i zamknięty od początku do końca. Z pełnym zrozumieniem dla tego, co się stało, dlaczego takie informacje, dlaczego one były sprzeczne, i to wszystko do mnie przyszło samo, bez totalnego rozkminiania, Ja to po prostu w pewnym momencie poczułam. I e, ja powiem szczerze, że zachęcam Was strasznie w ogóle do e, tego, żeby mniej czasu spędzać w głowie i skupiać się bardziej na czuciu. Ja powiem Wam szczerze, że ja przez większość mojego życia siedziałam w moim łbie, e, w przez większość mojego życia starałam się wszystko logicznie rozkminiać i logicznie ustalać, a ostatecznie okazało się, że to, mm, to nie jest najlepszy pomysł i to nie jest najlepszy sposób, przynajmniej na moje życie, więc, e, więc tak to, więc w doświadczeniach psychodelicznych ja osobiście wyznaję taką zasadę, Mówić jak najmniej, chyba że bezpośrednio po, potrzebujemy się wygadać, ok, ale mówić jak najmniej, starać się jak najmniej próbować zrozumieć, starać się jak najmniej siedzieć w tym procesie, a jak najbardziej puszczać i jak najwięcej czuć i skupić się na odczuwaniu, na czuciu, takim głębokim czuciu i w ogóle rozwijać w sobie to głębokie czucie, czyli rozwijać sobie też ten potencjał czakry serca, bo z mojej przynajmniej perspektywy to się cholernie sprawdza i to jest cholernie fajne. Ja jestem w ogóle bardzo ciekawa waszych sposobów na integrację doświadczeń psychodelicznych. Jeżeli będziecie tak mili, żeby się ze mną tym podzielić, to zostawcie mi proszę komentarz. Jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz, jeszcze nie subskrybujecie, bo słuchajcie. Odkryłam w ogóle w statystykach, że mam e, bardzo dużo e, ludzi, którzy mnie oglądają i nie subskrybują tego kanału, i nie wspierają. No, kochani, no jak już tu przychodzicie, to zasubskrybujcie proszę ten kanał. E, dajcie mi łapeczkę w górę, komentarz e, i bardzo się cieszę, że w ogóle mogłam się z Wami ponownie spotkać e, i podzielcie się ze mną swoją opinię. A tymczasem, słuchajcie, będę od Was już dzisiaj uciekać. Jeżeli macie pomysły na jakieś konkretne tematy, to oczywiście też wrzucajcie mi. Poniżej. Dobra, słuchajcie, serdecznie dziękuję Wam, że tutaj byliście ze mną do końca. Ja się będę z Wami żegnała. Mam nadzieję, że zobaczymy się wkrótce. Mam nadzieję, że skorzystaliście z tego odcinka. A tymczasem, słuchajcie, do zobaczenia i pa-pa!